Krakowa od 100 lat. Dzisiaj przeprowadzamy kolejny wywiad z osobą, która przyczyniła się do rozwoju naszego zboru. Moim dzisiejszym gościem jest Andrzej Grabarczyk. Witam serdecznie. Powiedz nam proszę, Andrzeju, w jakich latach mieszkałeś w Krakowie? No w zasadzie w Krakowie od urodzenia mieszkałem, prawda? Więc urodziłem się w 1951 roku i mniej więcej do 2005 roku. Później się przeprowadziliśmy tutaj, no więc to jest ponad 50 lat, prawda? 55 lat mieszkałem. 50 lat. Jakie jest twoje najpiękniejsze wspomnienie albo wspomnienia z tego okresu? Bo pewnie jest ich bardzo dużo. Przez te 50 lat to się na pewno dużo ciekawych rzeczy wydarzyło. Tak, tak. Ale to dotyczy zboru, czy w ogóle z Krakowa? Zboru, jakbyś, zboru. Tak, o zboru. Zboru, wiesz co, no takie najmilsze to chyba to, co miałem jakiś udział, mianowicie może na ślub. To jest takie miłe wspomnienie. Ślub, po prostu, no później praca z młodzieżą też. Miłe wspomnienie jak Brad Lawson, nie wiem, to były chyba 80. lata, jak Brad Lawson, 85. miał wykłady w Koronie, więc to też taka była akcja. No więc jest tych wspomnień. Troszkę są też takie, troszkę smutne wspomnienia ze zboru, ale raczej takie rozkłada się to, równo się rozkłada. Mam nadzieję, że pamiętasz głównie te dobre rzeczy. Właśnie z tego, co słyszałam już wcześniej, to dużo pracowałeś z młodzieżą. Czy możesz nam tutaj przybliżyć jakieś ciekawe projekty, które wspólnie organizowaliście? Wiesz co, w ogóle ja pamiętam, odkąd pamiętam zbór, to pamiętam, że była klasa młodzieżowa. Przedtem była inaczej kaplica, teraz słyszałem, że ta kaplica znowu zmieniła front, więc zawsze z tyłu tam była klasa młodzieżowa na samym początku. No i tam byłem członkiem młodzieży, ale później jak już no, dorosłem, byłem opiekunem młodzieży, pracowaliśmy z młodzieżą. Projekty, jakie mieliśmy. Pamiętam, żeśmy kładli nacisk na studiowanie Pisma Świętego i czytaliśmy tak zwany rok biblijny i robiliśmy konkurs, chłopcy, dziewczynki, kto, wiesz, tak, żeby się dopingowali. Co tam jeszcze z młodzieżą? Robiliśmy dużo takich jakby zajęć w terenie, żebyśmy się integrowali, żeby się młodzież poznawała, bo to była młodzież dorastająca, tworzyły się również może troszkę pary też, więc robiliśmy wycieczki młodzieżowe. Później z siostrą Markowską organizowali, ja tam też brałem jakiś udział, kolonie w Łomnicy, pomijając te wszystkie sprawy, które diecezja organizowała, ale sami to robiliśmy. Ile było wtedy młodzieży w Krakowie? O, ja myślę, że było gdzieś koło nawet 40 osób, 30-40 osób było. Później to, oczywiście to było płynne, później się rozjeżdżało, ale było dość sporo, sporo było młodzieży. I to była taka młodzież, wiesz, mniej więcej w równym wieku, mniej więcej. Już no właśnie tak, miałam o to dopytać, jaki to był wiek? No to już tak był koniec podstawówki i zaczynała się szkoła średnia. I wtedy było najwięcej młodzieży. Część może jeszcze studia były, może jeszcze się coś tam zaczynało. Niektórzy chłopcy czy dziewczynki co studia, ale tak to jeszcze właśnie ta młodzież średnia, szkoła średnia. Czyli naprawdę młode osoby. Młode, młode. Każdej soboty mieliście swoją lekcję, a też spotykaliście się w tygodniu? Wiesz co, w tygodniu się spotykaliśmy, jak się umawialiśmy na wycieczki. W latach chyba 80. czy tam 90. były modne, zaczęły wchodzić rowery górskie, taki boom przyszedł, to mieliśmy rowery, kupowaliśmy sobie rowery, kto jaki miał, wyciągał i robiliśmy sobie takie wycieczki, więc to było w tygodniu. Jeździliśmy bardzo dużo na tych wycieczkach. Mogę tu powiedzieć, że pamiętam nawet, jak pojechaliśmy na taką wycieczkę na Kopiec Wandy i jeden z młodych chłopaków zjechał na kreskę z tego kopca. Przynajmniej chciał zjechać na kreskę, no oczywiście się przewrócił w momencie, bo to jest bardzo duże nachylenie, ale to było, ta młodzież się tak, chcieliśmy, żeby ona się trzymała, żeby była razem ta młodzież. No, może nie wszystko wyszło, może było można więcej zrobić, ale myślę, że no, to cośmy mogli, tośmy robili. A jakieś akcje ewangelizacyjne robiliście? Pamiętasz coś takiego? Szczerze mówiąc, samo młodzieżą nie pamiętam. Żeby były same młodzieżowe. Owszem, było jak byliśmy na obozie, pamiętam, w Łomnicy i pojechaliśmy kiedyś, wziąłem
opiekowamy się młodzieżą i pojechaliśmy na wycieczkę do Rytra i tam spotkaliśmy w Rytrze, poszliśmy, bo to w górach, spotkaliśmy taką grupę, która zakonnica prowadziła i taką grupę młodzieży miała katolicką. I śpiewali tam pieśni, wtedy chyba była taka modna barka i nasze dzieci zaczęły nucić tą pieśń. I to było bardzo miłe. Natomiast później ta zakonnica nas zachęciła, żebyśmy do nich podeszli i siedzieliśmy tam z nimi. Później zaczęli śpiewać pieśń o Marii i zachęciła nas, żebyśmy również śpiewali z nimi. No i wtedy była okazja, żeby powiedzieć, że tą pieśń nie będziemy śpiewać, z jakiego jesteśmy kościoła, z jakich powodów i tak dalej. To było takie świadectwo wydane też. Najważniejsze, że dzieci się nie krępowały tego, tylko takie cieszyły się, że mogą też coś powiedzieć. Super. A wspominałeś, że młodzież jako takich stricte ewangelizacyjnych akcji nie przeprowadzała samodzielnie. Ale mówiłeś o tych wykładach w Koronie. Ja już też słyszałam o tych wykładach od kilku osób. Jakbyś mógł nam przybliżyć, co tam się działo wtedy? To była taka akcja, przyjechał brat Lawson, tłumaczył go bodajże brat Halubka, to był ze Stanów Zjednoczonych, chyba ewangelista. Pamiętam, że na przykład jak się wykłady rozpoczynały o godzinie 18:00, to jak myśmy tam już byli, pomagaliśmy organizować pewne rzeczy, no to tak ludzie przychodzili, nie przychodzili. Przed 18:00 normalnie z tramwaju wysypywał się tłum ludzi i wszyscy do tej hali Korony. Nie wiem, ile ona tam liczyła, ponad 1000 ludzi na pewno ta hala. Dalej tam jest ta Korona, to jest tam w Rynku Podgórskim. Natomiast pamiętam, pierwszy wykład był dwa razy, bo nie zmieścili się ludzie, więc musieliśmy zamknąć, żeby ludzie nie wchodzili. Przeszedł wykład 1,5 godziny i ci, którzy czekali, drugi wykład był. Później to się tak jakoś ustawiło, że mniej więcej była pełna sala, cała sala była tych wykładów. Bardzo wspaniała akcja, z tego mieliśmy bodajże chyba, żebym nie skłamał, ale tam gdzieś koło 10 osób było do chrztu. No różnie to się, ale ochrzciły się te osoby. Koło 10 osób się ochrzciło. A jak wy to robiliście, że byliście w stanie zaprosić aż 1000 osób na takie spotkanie? Dostaliśmy ulotki i rozdawaliśmy ulotki, no i to było, wiesz, nie było jeszcze wtedy internetu chyba, telefonii komórkowej nie było nic, więc ludzie byli żądni, co się dzieje. To już było troszkę, że komuna zaczęła się jakby chylić, może jeszcze trwała, ale już troszeczkę coś tam były takie ruchy, więc no, ludzie pragnęli coś nowego. Z zachodu to było, no i przychodzili ci ludzie i ten. No w każdym razie fantastyczne tam były. Tam były pieśni do tego jeszcze i tak dalej. Różne, ale fantastyczne te wykłady. To wspominam bardzo miło. Super. A powiedz mi, tak wracając jeszcze na Lubelską, pamiętasz może, czy miałeś jakieś takie swoje ulubione miejsce w kaplicy? Miałem ulubione miejsce. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale już mówię, że jako starszy, nie jako młodzież, bo jako młodzież to mieliśmy swoje, jak ja byłem młodym, to musieliśmy tam siedzieć, gdzie siedziała młodzież, klasy młodzieżowe. Natomiast jak już byłem starszy, miałem swoje ulubione miejsce i w miejscu tam, jeszcze muszę powiedzieć to tak troszkę żartobliwie, tam była taka boazeria, prawda? Teraz nie wiem, chyba tej boazerii nie ma. I był sęk w tej boazerii i dziurka, i ten sęk wypadł i tam była dziurka za tą boazerią. I czasem jak ktoś tam zjadł, dziecko jakieś cukierka, to do tej dziurki i gdzieś te przez te lata właśnie tam się to zbierało. Ale siedzieliśmy z reguły w tym jednym miejscu, za nami siedzieli nasi przyjaciele, przed nami przyjaciele, taką grupkę i tam mieliśmy swoje miejsce. Nie znaczy, że byliśmy przysici do tego miejsca, prawda? Ale tam się dobrze czuliśmy i tak każdy siadał w tamtym miejscu. To które to było miejsce, żebyśmy sobie tak mogli zwizualizować? Tak. To było to było z tyłu, mniej więcej przed oknem tylnym, jeszcze do przodu troszkę, między ostatnim oknem, a przedostatnim w połowie, mniej więcej pod tym filarem takim, co jest. Nie wiem, czy pamiętasz te piece, jak tam były dawniej, bo były jeszcze piece, zanim były grzejniki. Nie. No to było mniej więcej na wysokości pieca od strony okna. No dobrze się czuliśmy, muszę powiedzieć, w tym miejscu. O pieca nie pamiętam, ale boazerię pamiętam, bo tak naprawdę ta boazeria była jeszcze rok temu, ale ostatnio nasza kaplica przyszła gruntowny remont. Czy już widziałeś
po remoncie. Nie widziałem. Słyszałem, że się remontowała kaplica, natomiast nie widziałem, no mam taką sytuację, że nie mogę wyjechać z domu. Opiekujemy się tutaj moim tatem, który ma prawie 100 lat, więc nie możemy go na tak długo zostawić. Natomiast widziałem w internecie, bo kiedyś prosiłem Basię Markowską, żeby mi zrobiła zdjęcia. Ona mi powiedziała, zobacz sobie w internecie. No i wtedy sobie tam otworzyłem i pooglądałem tą kaplicę i bardzo pięknie to wygląda. Natomiast na żywo jeszcze nie widziałem, nie dotykałem tego. A powiedz mi proszę, czym jest dla ciebie Kościół? Tak ogólnie, już nie tylko stricte na Lubelskiej, ale w ogóle, czym jest dla ciebie Kościół? Wiesz co, myślę, że to jest taka społeczność, która nam dodaje takiego ducha, tak jakby rodzina. Bo dobrze się czujemy, wzmacniamy się w tym. Jak mamy jakiś problem, możemy się z tym problemem podzielić z innym. Jest to potrzebne na pewno. Oczywiście to nie daje żadnej gwarancji, nie wiem, czy, ale dobrze się czujemy w tym miejscu, w tym towarzystwie, wiedząc, że mamy wokół siebie życzliwych ludzi i możemy powiedzieć, że jeżeli upadamy, to zawsze ktoś nam podźwignie nas. Powie nam, że coś źle robimy, coś inaczej powinniśmy postępować. Także myślę, że czym większy Kościół, jak już mówimy o zborach, czym większy Kościół według mojego rozumienia, to może lepiej troszeczkę jest. Dlatego, że tutaj trafiliśmy do małego kościoła w Kalwarii. Owszem, dobrze jest, rodzinnie wszystko, ale większy to jest i większa wymiana zdań, wymiana myśli, więcej ludzi i tak dalej. No właśnie, jak to było się tak nagle przenieść po 50 latach tutaj w zborze w Krakowie do takiego mniejszego zboru w zupełnie innym mieście wśród nowych ludzi? Jest to sytuacja, to znaczy tak, ten dom tutaj inna, bo przeprowadziliśmy się na wieś, bo tato mój zawsze chciał na wieś, więc jak przeszedł na emeryturę, postawił dom na wsi. Natomiast myśmy dalej mieszkali w Krakowie, ale kiedy zestarzeli się rodzice, to należało ich otoczyć opieką i żeśmy to wszystko, co mieliśmy w Krakowie, pozbyliśmy się, przeprowadziliśmy się tutaj. No i trafiliśmy do zboru w Kalwarii. Zbór w Kalwarii wtedy, jak już jeździliśmy tutaj, to miał też może jakieś 20 kilka osób, może nawet do 30, no ale to byli głównie starsi ludzie, którzy z jednej strony albo gdzieś powyjeżdżali do rodzin, później tam zakończyli swoje życie, bądź też tutaj zakończyli. Obecnie jest bardzo malutki, mało w zborze nas. No jak to było się przenieść? No na pewno pewien szok taki. Wiem, że żona moja bardzo tęskniła za Krakowem i za zborem i tak dalej. Ale no też jest rodzina, taka mniejsza rodzina. No. To ile tam już mieszkacie? Tu już mieszkamy około 20 lat, że już nie jeździmy. Ja jeszcze jakiś czas, jak pracowałem, to jeździłem do Krakowa, dojeżdżałem, a teraz to w zasadzie już nie jeździmy do Krakowa, chyba że tam no, coś trzeba załatwić, a tak to już cały czas tutaj w Krakowie jesteśmy w Kalwarii. No właśnie, bo ja jeszcze was nigdy nie poznałam, także serdecznie do Krakowa zapraszamy, szczególnie właśnie, że niedługo będziemy obchodzić to stulecie istnienia zboru w Krakowie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę, za nasz dzisiejszy wywiad. Super było powspominać te stare czasy, usłyszeć coś więcej na temat naszego zboru w Krakowie i mam nadzieję do zobaczenia niedługo. Fajnie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Skorzystamy, jak będziemy mieli taką możliwość. Bardzo dziękuję.